technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka kupna nieruchomości bez inspekcji budowlanej? Można wygrać licytację, czyli bidding war, ale czy warto? Kwestie tego typu chętnie wyjaśnimy. Skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. The solution to COVID-19 starts with you. Stay home and away from others if feeling ill, even with mild symptoms. Keep 2 meters apart from anyone outside your household, even if they're family or close friends. Wear a face covering inside public spaces and workplaces. Wash your hands often. Take the online self-assessment to learn if you should get tested. Our job to stop the spread is not over. By working together, we will make a difference and keep everyone safe. To learn more, visit ontario.ca/coronavirus. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co 2 tygodnie prezentuje sylwetki malarzy polskich przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu jeden z ostatnich obrazów Jana Matejki, który ukazuje jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego narodu – uchwalenie Konstytucji 3 maja. Ostatnim ukończonym obrazem, jaki namalował Matejko, to Konstytucja 3 maja. Bezpośrednią okazją do tego była zbliżająca się 100. rocznica tego historycznego aktu. Obraz ten Matejko malował w swoim domu pracowni na najwyższym piętrze. Pracownia przez podwyższony sufit była przystosowana do pracy nad obrazami o dużych formatach. W pracy artysta nie rozstawał się ze swoim szkicownikiem. Uzupełniał go nowymi szkicami, notatkami. Również czerpał z niego swe spostrzeżenia. Nazywał go skarbczykiem. Artysta skoncentrował się wyłącznie na tym dziele między styczniem a październikiem 1891 roku. Ale obraz już w maju był na tyle zaawansowany, że mógł być wystawiony w sukiennicach w 100. rocznicę. Mimo że Matejko nie lubił XVIII wieku, bo uważał, że to okres tragedii narodowych, chciał uczcić stulecie uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziełem tym kreuje scenę Teatru Narodowej Historii, jej wzlotów i upadków. Obraz był jego własnym komentarzem do tego tak ważnego aktu w historii narodu i Europy. Dlatego wiele szczegółów mija się z historyczną prawdą. Wprowadzał do obrazu osoby, które były związane z danymi wydarzeniami, ale w nich nie uczestniczyły. Artysta przedstawia pochód posłów z Zamku Królewskiego do kolegiaty świętego Jana. W ten sposób Matejko przybliżał ideę wydarzeń, syntezował ich powstanie i często odległe skutki. Uchwalona przez Sejm 4-letni Konstytucja 3 maja czyniła z Rzeczypospolitej Polskiej monarchię konstytucyjną. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ustawa zasadnicza pozbawiała wiele przywilejów najbogatsze warstwy społeczne. Zrównała stany, szlachtę i mieszczan, a chłopi otrzymali ochronę państwa. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku nowoczesną konstytucją. W twórczości Jana Matejki to apogeum jego osiągnięć. Obraz jest malowany swobodniej,
Kontury są bardziej rozmyte, widać więcej słońca. Jak zwykle z wielkim pietyzmem Matejko odwzorowuje historyczne realia, stroje, sprzęty i detale architektoniczne. Widać popis kunsztu rzemiosła i wrażliwości kolorysty. To radosne i podniosłe wydarzenie. Obraz emanuje rozmachem i pasją. Centralną postacią kompozycji jest Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu. W symbolicznej scenie niesiony na ramionach posłów z Wielkopolski i Małopolski. Widzimy odwagę i radość autorów konstytucji. To również zderzenie różnych politycznych koncepcji i ideałów. Widzimy gniew i strach przeciwników konstytucji. W akcie sprzeciwu poseł Jan Suchorzewski próbuje zabić własnego syna. Matejko był świadomy, że to wydarzenie łączy się z tragedią Targowicy i utratą wolności. A sam współautor konstytucji, król Stanisław Poniatowski, przystąpił do obozu zdrajców. Obraz ma imponujące wymiary. 2,5 metra na 4,5 metra i jest jednym z największych artystycznych osiągnięć Jana Matejki. Obecnie zdobi wnętrze Zamku Królewskiego w Warszawie. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku i uzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku to największe święta narodowe, które my Polacy uroczyście obchodzimy w kraju i za granicą. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić Państwu historię tego dzieła o patriotycznym podtekście, który wzmacniał świadomość narodową i czyni to do dnia dzisiejszego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!